Bezpieczeństwo to rzeczywiście jedna z rzeczy, o które szczególnie troszczymy się. Przechodzisz przez jezdnię, pobierasz pieniądze z bankomatu, kroisz chleb. Chcesz to zrobić bezpiecznie. Jakąkolwiek dziedzinę życia weźmiemy, jest tam kwestia bezpieczeństwa. Wśród nich jest też bezpieczeństwo przed, jak już słyszeliśmy, byciem naciągniętym, oszukanym, czy na przykład nabywając coś, mamy do czynienia z autentykiem, czy z podróbką. Może to dotyczyć dzieł sztuki, czy oferty biura podróży. Patrzymy jednak na sferę, w której zapewnienie autentyczności czy uniknięcie podróbek może być trochę niedoceniane z racji tego, że większość ludzi skupia się jednak na codzienności, doczesności, świecie materialnym, geograficznych podróżach. A jednak ta sfera w ostatecznym rozrachunku może okazać się sprawą najwyższej wagi, bezpieczeństwa narodowego, mówiąc w cudzysłowie, bo dotyczy szczególnej podróży, podróży do wieczności. Dzisiaj mamy święto zmarłych. Wielu z nas wierzy i ma nadzieję, która jest pewnością odnośnie czegoś po drugiej stronie. Duchowa sfera życia, bezpieczeństwo w sprawach ducha i zagrożenie bycia naciągniętym na coś, co później okaże się nieautentykiem. Czy ta podróż skończy się dobrze? Zapytajmy wprost, jak być bezpiecznym w sprawach ducha? O wypowiedź poprosimy samego Jezusa z Nazaretu. Nie przesadzę, gdy powiem najwyższy autorytet. O tym dzisiaj. Ja też witam was we Frientorium Coek. Większość przed ekranem, garstka osób tutaj. No taka garść, trochę więcej. Rozpocznę od pewnej historii. Pewien człowiek bardzo kochał swoją żonę. Postanowił zrobić jej niezwykły prezent. A że nie trafiło na ubogiego, był raczej zamożnym człowiekiem, postanowił obdarzyć ją czymś wyjątkowym, wręcz zabezpieczyć na przyszłość. Dowiedział się, że rynek sztuki to dobra inwestycja. Postanowił kupić żonie obraz. Znalazł odpowiedni, autorstwa Salvadore Dali. Jakież było jego rozczarowanie, gdy się okazało, że takich samych obrazów było więcej. Wszystkie były niezbyt wartościową podróbką. Widzę, że niezbyt wam szkoda tego małżeństwa, no bo na biednych nie trafiło. Ale istnieją sprawy o wiele poważniejsze w kwestii podróbek, takie jak na przykład lipne ubezpieczenia zdrowotne, które działają pod warunkiem, że nie jesteś chory. Autentyczny fakt z Warszawy. Ale są też sprawy najwyższej wagi. Gdybyśmy położyli w czymś zaufanie odnośnie wieczności, zbawienia, a okazałoby się to podróbką. To już nie są żarty. Dziś właśnie o bezpieczeństwie w sprawach ducha, w sprawach zbawienia. Odchodzisz z tego świata, stajesz u niebios bram. I okazuje się, że to, co masz, to lipa. Sprawa wręcz bezpieczeństwa narodowego, bo tych rozczarowań może być tak wiele. Więc tematem dzisiaj najwyższe bezpieczeństwo. Właśnie o czymś takim możemy przeczytać w kolejnym odcinku Ewangelii Jana, 10 rozdział. Przeczytajmy pierwszą część. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Ewangelista Jan przytacza tutaj przypowieść Jezusa o dobrym pasterzu. Jako jedyny z ewangelistów znajdziemy ją tylko w Ewangelii Jana. I przytacza takie właśnie słowa. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem. A na końcu akapitu dodaje wzmiankę, że uczniowie nie pojęli znaczenia tej przypowieści. Jakie jest jej znaczenie? Ciekawą rzeczą jest właśnie to, że Jan przytacza tą przypowieść, a pozostali ewangeliści nie. A wiemy, że Ewangelia Jana powstała jako ostatnia, mniej więcej 30 lat po pozostałych, czyli 60 lat mniej więcej od wydarzeń, które opisuje. Jan Ewangelista ma wtedy około 90 lat i przytacza tą przypowieść Jezusa. Można zapytać, co to ma do rzeczy. Otóż ma, bo co się działo w chrześcijaństwie 60 lat po Chrystusie? Wielkim i poważnym problemem była walka chrześcijan z podróbkami, z herezjami, które atakowały chrześcijan we wspólnotach i wywierały wpływ. I bardzo silne świadectwo tych wpływów możemy znaleźć w pierwszym liście Jana, tego samego apostoła Jana, który napisał Ewangelię. Jego pierwszy list, no i pozostałe, w Nowym Testamencie znajduje się prawie na samym końcu, ale chronologicznie został napisany wcześniej niż Ewangelia Jana. I można zobaczyć, że pierwszy list Jana jest jednym wielkim podręcznikiem dla chrześcijan, jak bronić się przed wpływem ludzi, którzy głosili odmienne zasady wiary. Ostatnie zdanie pierwszego listu Jana jest bardzo charakterystyczne. Zobaczmy. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. To zdanie dobitnie podsumowuje, że te zwodnicze nauki miały pochodzenie demoniczne, bo ci fałszywi bogowie to oczywiście działanie świata przeciwnego Bogu, świata demonicznego. I ta aktywność przejawiała się w tworzeniu podróbek chrześcijaństwa, podróbek, które na pierwszy rzut oka dla nieświadomych wyglądały jak naśladowanie Chrystusa, a jednak zawierały niuanse, które przy bliższym przyjrzeniu się lub przy duchowym wyczuciu okazują się być podróbkami, zbierającymi żniwo dla przeciwnej strony niż Bóg. To tak jak dżinsy Levi's, które są podróbką, zbierają żniwo nie dla firmy Levi's, albo perfumy, które są podróbką podobnie. I to była największa walka, którą toczyło chrześcijaństwo w tamtym czasie z kilkoma konkretnymi herezjami. I właśnie odpowiedź na te herezje mamy w pierwszym liście Jana. Na przykład pierwszy list Jana, drugi rozdział pisze coś takiego o ludziach, którzy poszli za tymi podróbkami. Jan pisze, wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami. Ale to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Albo na przykład 23 wers w tym rozdziale. Każdy, kto nie uznaje syna, nie ma też i ojca. Kto zaś uznaje syna, ten ma i ojca, bo powstała
nauka, herezja kwestionująca boskość Chrystusa. Dalej, na przykład w 4 rozdziale pierwszego listu Jana czytamy takie słowa. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Potem poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. No bo powstała nauka, że Jezus miał tylko ciało pozorne, lub że Syn Boży i Jezus z Nazaretu to dwie różne osoby. Takie różne doktryny. Dalej wers 15 w tym 4 rozdziale. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Bo powstała herezja, która uderzała w prawdę o Trójcy, o Bogu, jednym w trzech osobach. Tak działo się kilkadziesiąt lat po Chrystusie. Ale tak też dzieje się dzisiaj, w naszych czasach. Chrześcijaństwo jest dzisiaj w podobny sposób atakowane przez podróbki, nauki dla nieświadomych, łudząco podobne do obrazu Chrystusa z Nowego Testamentu, posługujące się Biblią, a jednak będące podróbką. I to dzieje się też na naszych oczach. Jest to też ważna prawda o chrześcijaństwie. Jeżeli jesteś osobą, która zaufała Chrystusowi, albo jesteś na drodze do tego zaufania, jeżeli dopiero zaczynasz zgłębiać ten niezwykły skarb, jakim jest osoba Jezusa Chrystusa, to jest to ważne, żeby o tym wiedzieć, troszeczkę się na tym poznać, by nie doznać uszczerbku i nie zainwestować w podróbkę. To się dzieje wśród nas. Pewne małżeństwo z naszej wspólnoty zafascynowało się całkiem niedawno pewną nauką, która na pierwszy rzut oka bardzo przypomina Ewangelię, a jednak uderza dokładnie w to, o czym pisze Jan w swoim pierwszym liście o Ojcu i Synu. Uderza w prawdę, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Kult, za którym pobiegli, naucza, że Bóg jest jeden w trzech, ale rolach. Wydaje się to niewinnym niuansem, ale właśnie o to chodzi. By ludzie się nie połapali, że kupili fałszywego Salvadora Dali albo lewisy czy perfumy, które są podróbką. Na coś szytego grubszymi nićmi by się nie nabrali. Te osoby, które za tym pobiegły, są niektórym z was bardzo bliskie i dzieje się to na naszych oczach. To, co się z nimi dzieje. Więc wracamy do naszego miejsca w Ewangelii Jana, do przypowieści Jezusa i teraz możemy trochę lepiej rozumieć, dlaczego Duch Święty natchnął Jana, by przytoczył tą przypowieść Jezusa sprzed 60 lat, bo była bardzo potrzebna. Popatrzmy więc jeszcze raz na tą przypowieść, ilustrując ją tym kontekstem, który właśnie przedstawiłem. Jezus powiedział, jeszcze raz wers pierwszy, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Bo właśnie tak to się dzieje, że ktoś przychodzi, ale nie pojawia się na otwartym kanale, nie rozmawia z przywództwem wspólnoty, lecz wchodzi tak, by ci, którzy stoją na straży, go nie zauważyli, przemyka, by go portier nie zobaczył, jak trochę dealer narkotyków w szkole, upadabnia się do uczniów, żeby nikt z ochraniających nie zorientował się, po co przyszedł. Dokładnie to Jezus mówi. A dalej mówi w drugim wersie, kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera. Kto ma dobre intencje, nie boi się,
mówić otwarcie o nich, jeżeli chce przynieść coś nowego, co ma wszystkich zbudować, co jest prawdziwe i słuszne, no to rozmawia z przywództwem, które jest takim odźwiernym. Tak się to toczy. Tak się toczyło wtedy. Coś takiego przewidział Jezus. To też jest część chrześcijaństwa jako pewnej walki duchowej. Dalej Jezus mówi w wersie 3, owce słuchają Jego głosu, ponieważ głos Jego znają. Owce znają głos pasterza. Tu chodzi o coś więcej niż to, że chrześcijanie w danej wspólnocie znają swoich liderów, nauczycieli. Tu chodzi o coś w sferze duchowej, o głos Chrystusa, któremu zaufaliśmy. Rozgrywka toczy się w świecie duchowym. Za podróbkami stoją siły demoniczne. Więc to jest coś więcej niż głos nauczyciela, człowieka. To tak naprawdę dzieje się, o czym Jezus tutaj pisze w tym 3 wersie, między każdym z nas a Chrystusem. W jaki sposób słyszymy głos Chrystusa? W jaki sposób Jego naśladowcy słyszą głos? W jaki sposób Go rozpoznają? Zobaczmy, co napisał Paweł Apostoł w liście do Rzymian 8. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Głos Chrystusa pojawia się w nas w formie wewnętrznego przekonania. I im lepiej znamy sposób myślenia Boga, który nam objawił w Bożym Słowie, tym łatwiej rozpoznamy, czy dane przekonanie pochodzi rzeczywiście od Boga. Przykład, oglądam jakiś film. Jest scena, w której ktoś potraktował kogoś drugiego w sposób niezwykle niesprawiedliwy. No i moja pierwsza reakcja to jest złość. Myślę sobie, ci ludzie powinni się zorganizować i dać popalić tym swoim prześladowcom, zaprowadzić sprawiedliwość siłą. Ale natychmiast pojawia się inna myśl. A może twoim głównym problemem jest brak przebaczenia w sercu w innym ludziom, chociaż Bóg przebaczył tobie twoje przestępstwa. W takich chwilach nie mam żadnych wątpliwości, który z tych głosów pochodzi od mojego pasterza. W każdym razie Jezus mówi, owce idą za głosem pasterza, za głosem obcego nie pójdą. Tą przypowieść Jezus powiedział swoim uczniom. Oni jednak nie zrozumieli, więc Jezus pomaga im. Przeczytajmy kolejny odcinek. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Chcąc dobrze uchwycić znaczenie tych słów, wyobraźmy sobie siebie z czasów, gdy dopiero zaczynaliśmy poznawać osobę Chrystusa, jeszcze Mu nie zaufaliśmy, dopiero się rozeznawaliśmy. Niektórzy z was nie muszą sobie tego wyobrażać, ponieważ teraz są na tym etapie, dopiero poznajecie osobę Chrystusa i zasadnicza decyzja zaufania i stanięcia obiema nogami po Jego stronie jeszcze jest przed wami. Jezus nazwał tutaj siebie bramą dla owiec.
Więc wyobraźmy sobie siebie, że podchodzimy do tej bramy, zbliżamy się, mówiąc obrazowo, do Chrystusa, zaczynamy powoli rozumieć, o co chodzi, że trzeba podjąć pewną decyzję. I co się wtedy z nami dzieje? Jezus mówi w wersie 8, wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Toczy się w nas walka. Chrystus nas pociąga, ale są też wszyscy ci, którzy wcześniej, przed Chrystusem, byli naszymi autorytetami, którym ufaliśmy, którzy nas fascynowali, że chcieliśmy być tak jak oni. Albo my sami mieliśmy pewien obraz siebie, wzorzec, któremu chcemy być wierni. Nie wiem jak wy, ale ja przed moją taką decyzją zaufania Chrystusowi miałem całą plejadę idoli. Chciałem być jak oni. Dzisiaj mi się to już trochę zamazuje, bo to już kilkadziesiąt lat temu. Ale musiało coś być na rzeczy, skoro na pewnych dziełach, pewnych reżyserów filmowych potrafiłem być nawet kilkanaście razy. Bilety do kina były wtedy tanie jak barszcz. Chciałem być jak oni. Albo skąd bym szedł i dokąd, to i tak starałem się przechodzić koło domu sobie Sława Zasady w Krakowie, arcymistrza rajdów samochodowych z tamtych czasów, bo był moim bożyszczem. Można by tak opowiadać do nocy. Jezus, jak widzimy, jest tutaj bardzo surowy wobec tych jego konkurentów w naszych sercach. Nie oszczędza ich, mówi, złodzieje i rozbójnicy, patrząc na ostateczne skutki. Toczy się w nas prawdziwa walka. Chrystus nas pociąga, ale pociągają nas też ci, których poznaliśmy wcześniej. Jednak Jezus mówi w końcu, wers 9, ja jestem bramą, jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Co to znaczy przejść przez bramę, którą jest Jezus? To znaczy zrobić coś, co zrobili uczniowie. Każdy z nich, gdy spotkał Jezusa i usłyszał wezwanie, zostaw wszystko i chodź za mną, oni to zrobili. Wielu ludzi kręciło się wokół Jezusa, zastanawiało, wielu zgłaszało różne problemy. Niektórzy trochę zaczynali za nim chodzić, później przestawali. Kręcili się wokół Jezusa, ale nie podjęli ostatecznej decyzji, nie weszli przez bramę, którą jest Jezus. Natomiast 12 weszło, no potem okazało się, że 11. Co to znaczy przejść przez bramę, którą jest Jezus, o której on tutaj mówi? Oczywiste, tak? Pozytywnie odpowiedzieć na Ewangelię. Zaprosić Chrystusa, by wszedł do mojego życia i przyznać mu prawo do tego, by mnie kształtował według jego pragnień. Teraz on jest moim idolem. Człowiek chodzi koło tej bramy, zastanawia się, czy pójść za Chrystusem, czy nie. Tamci idole dawni go też kuszą. I wtedy Jezus składa niezwykłą obietnicę. Ta obietnica, którą Jezus w tym momencie składa, jest porażająca. To jest obietnica, która dla mnie była główną obietnicą, która mnie ostatecznie sprowadziła do parteru i skłoniła do wejścia przez bramę, jaką jest Jezus. Wers 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. To jest obietnica, która ostatecznie przeważyła, że tu i teraz mogę mieć pełnię życia.
Moje rozpaczliwe poszukiwania sensu życia mogą być zwieńczone sukcesem. I w końcu wszedłem przez tą bramę. Ale powracając jeszcze do czasu sprzed naszej decyzji, sprzed wejścia przez bramę, Jezus mówi tutaj jeszcze kolejne niezwykłe słowa, wersy 12 i 13. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Jezus włącza tutaj do tej swojej przypowieści jeszcze jedną postać, najemnika, najemników. Najemnik, czyli ktoś, kto trochę nam pomaga, gdy chodzimy koło tej bramy. Ludzie, którymi Bóg się posłużył lub dalej posługuje, byśmy lepiej poznali Chrystusa. Chodzi o to, że z ludźmi to różne rzeczy mogą się dziać. Toczy się duchowa wojna, jak widzieliśmy. Siły przeciwne Chrystusowi zrobią wszystko, by odwieść człowieka od tej decyzji, by nie wszedł przez bramę, by się nie nawrócił do Chrystusa. Pojawiają się też bardzo często ci, którzy chcą nas zagarnąć w jakąś stronę, w stronę jakichś kultów, w stronę podróbek Ewangelii. I jest to walka, która się toczy. I są też ci, których Bóg użyje, by przybliżyli nam Chrystusa. Ale oni są tylko ludźmi. I różne rzeczy mogą się z nimi dziać. Gdy pomyślę o ludziach, którzy mi przybliżali Ewangelię, z niektórymi z nich później różne rzeczy się działy. Gdy miałem 12 lat i było takie moje jakby pierwsze nawrócenie, okazało się jeszcze nie tym, co trzeba, dalej chodziłem koło tej bramy. Pamiętam, że szczególnie poruszyła, do dzisiaj pamiętam, poruszyła mnie szczególnie jedna prezentacja Ewangelii, tak zwana lekcja biblijna, w wykonaniu pewnej osoby o imieniu Jola, oczywiście dużo starsza ode mnie, ale później dowiedziałem się, że coś się z nią stało, świat ją gdzieś wciągnął. Przy drugim moim takim przednawróceniu, bym powiedział, osoba o imieniu Zbyszek, też różne rzeczy później z nim się działy, gdzieś się wycofał, stracił, zgorzkniał, potem trochę wrócił. Chodzi o to, że ludzie, którymi Bóg się posługuje w naszym życiu, byśmy Go poznali i weszli przez drzwi, ich motywacje mogą być różne. Mogą być właśnie takimi najemnikami. Mogą mieć jakieś swoje cele, niekoniecznie szczytne. To jest walka duchowa. Siły przeciwne walczą również o nich. Co zrobić w sytuacji, kiedy ludzie zawodzą? Przeczytajmy trzecią część dzisiejszego fragmentu, ostatnią. Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Co zrobić, gdy ludzie zawodzą? A ja, Grzegorz Bednarczyk, czy jestem najemnikiem? Też jestem w grupie ryzyka. Wydaje mi się, że nie jestem najemnikiem, że drugi człowiek jest dla mnie najważniejszy, chociaż oczywiście czasem pokazuję jakieś wielkie cele,
dalekosiężne, ale wydaje mi się, że one są nie dla mnie, ale dla innych ludzi, dla was, z miłości, by nikt się nie rozczarował, wręcz przeciwnie. I wydaje mi się, że robię wszystko z miłości do Chrystusa i ludzi. Tak mi się wydaje, ale ja też jestem w tej grupie ryzyka, najemników. Tak czy inaczej, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będziecie z mojego powodu jakoś mieli złe samopoczucie. Tak czy inaczej, co zrobić, że gdy ludzie zawodzą? Odpowiedź tutaj jest bardzo konkretna. Na pewno ją wszyscy widzimy. Patrz na Chrystusa. Co do Niego nie ma żadnej wątpliwości. I jest tutaj, za tym stoi pewne ostrzeżenie, żeby przypadkiem to, co dzieje się z innymi ludźmi, co mówią, co robią, z tymi, którzy może przynieśli Ewangelię albo nauczali o Bogu, żeby nic nie stało się argumentem, by nie wejść przez te drzwi, czy później nie podążać za Chrystusem. By nic nie stało się wymówką, by nie oddać swojego życia Chrystusowi. Ludzie zawodzą, człowiek jest istotą zawodną, ale zasada jest taka, że Bóg może posłużyć się każdym i wcale nie posługuje się doskonałymi ludźmi. Gdyby postawił sobie takie założenie, ja będę się posługiwał tylko doskonałymi ludźmi, no to takich by na Ziemi nie znalazł, może na Marsie czy na Wenus. Zasada jest taka, Bóg może posłużyć się każdym. Nawet znam przypadki, że ludzie nawracali się do Chrystusa, odnajdywali właściwą drogę w samym środku podróbek chrześcijaństwa i następuje proces odwrotny, z podróbki do oryginału. W samym środku tego środowiska nagle w czyimś sercu powstaje autentyczny obraz Chrystusa i wiara. Bóg posługuje się ludźmi, by odpowiedzieć na twoją gotowość. Więc niech nic nie stanie się wymówką. Gra idzie o najwyższą stawkę. Zaufaj do końca. Oddaj całe swoje życie Chrystusowi. Zyskaj autentyk. Tylko z Chrystusem, tylko z Nim możesz czuć się całkowicie bezpiecznie. Jest tylko jeden pasterz przez duże P, któremu zależy z natury. Jest tylko jedna taka osoba, która sama z siebie, ze swojej natury troszczy się o mnie i zależy jej na mnie. To jest ta osoba, która tutaj się przedstawia, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus oddaje za mnie całego siebie, swoje życie. Są też inne postaci, ludzie, którym naprawdę zależy. Ale jeżeli tak jest, to nie dlatego, że są sami z siebie tacy wspaniali, ale to są ci, którzy pozwolili Chrystusowi, by ich przemienił. Bez pomocy Chrystusa każdy człowiek jest beznadziejnym egoistą z natury i może być co najwyżej najemnikiem. Ale jeżeli otworzymy się, zaufamy Chrystusowi, On może przemieniać nasze serca. A więc taki obraz chrześcijaństwa. Są najróżniejsze środowiska, wspólnoty. Różnie się w nich dzieje. Różnie się dzieje też z tymi, którzy głosili nam Ewangelię. Co mamy z tym zrobić? Jezus mówi tutaj wspaniałe słowa w wersie 16. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Jedna owczarnia i jeden pasterz, czyli różne wspólnoty, różne kościoły, różni najemnicy. Za chwilę mogą
niektórzy z nich uciec i jakieś wspólnoty przestaną istnieć. Niektórzy dadzą w bok, ale ponad wszystko istnieje jedna owczarnia, jeden pasterz, jeden duchowy kościół złożony z ludzi z różnych denominacji, wspólnot, tych, którzy weszli przez bramę, którą jest Jezus. Słuchają Jego głosu, mają osobistą więź z Nim i jest to wielki, osobisty przywilej być cząstką najbardziej niezwykłej owczarni, złożonej z tych, którzy autentycznie zaufali, przeszli przez bramę, nawrócili się do Chrystusa. Mogę mieć świadomość, że jestem w najbardziej niezwykłej zagrodzie. Niech więc to, co dzieje się z ludźmi, co dzieje się z jakimiś wspólnotami, kościołami, nie stanie się dla ciebie wymówką. Jesteś albo możesz się stać cząstką tej jedynej owczarni, niezwykłej, pod okiem jednego pasterza. Jedynego, który oddaje za ciebie wszystko, tak z natury, bo taki jest. I nie daj się nabierać na gadkę, że w tej wspólnocie jest gorzej, a w tamtej jest lepiej. Bo ci, którzy się chętnie takimi argumentami posługują, mogą okazać się podróbką i okaże się, że to, w co zainwestowałeś, zainwestowałaś, no, jest jak akcje śmieciowe, falsyfikat obrazu, ubezpieczenie, które nie działa i tak dalej. Więc na sam koniec jeszcze parę słów Chrystusa, które pomagają w rozpoznawaniu, co jest autentykiem, a co podróbką. Ci, którzy są z nami online, już chyba poszli sobie robić kolację, a wy tutaj siedzicie, ale może oni też jednak jeszcze chwilę poczekają, dosłownie chwila. Co jest autentykiem, a co jest podróbką? Pamiętamy z pierwszego listu Jana, że niektóre podróbki charakteryzowały się tym, że uderzały w prawdę o jedynym Bogu w trzech osobach. Więc jeszcze raz te ostatnie dwa wersy naszego fragmentu, 17-18, w jaki sposób one odpowiadają na to zagrożenie. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Jednak jeden Bóg w trzech osobach. Bóg Ojciec i Syn Boży to nie jedna osoba, ta sama. Bo osoba, istota, która jest osobą, posiada odrębną wolę. Jezus podkreśla, to jest moje życie i ja je od siebie oddaję. Podobnie o Duchu Świętym możemy przeczytać w Słowie Bożym, że pewne rzeczy czyni tak, jak postanawia. Jednak jeden Bóg w trzech osobach. Takie przekonanie wypływające z serca i takie zaufanie to ważna część certyfikatu autentyczności. Więc obyśmy byli tutaj w naszej wspólnocie galerią autentyków, żeby żaden fałszywy obraz, falsyfikat gdzieś nie wisiał, same autentyki, abyśmy byli bezpieczni wobec zagrożenia, że coś okaże się podróbką, abyśmy wiedzieli, co ma jaką wartość. Ufajmy Chrystusowi, że On nas przez ten problem będzie prowadził tutaj w naszej wspólnocie i że nikt ostatecznie się nie rozczaruje tutaj na ziemi czy u niebie z bram. No jeszcze
zawsze jak zaczynam jakąś historię, to czuję się zobowiązany ją skończyć, żebyście nie mieli niedosytu. Więc co zrobił ten człowiek z początku historii, gdy się okazało, że kupił żonie lipny obraz? Jakbyśmy zakończyli tą historię? No, kupił jej drugi z certyfikatem autentyczności, a do tego kupił jej i sobie wspaniałą wycieczkę w biurze podróży, która też nie okazała się lipna. Oby nasza wycieczka do wieczności, by zawsze być z Chrystusem, nie okazała się lipna w przypadku kogokolwiek z nas, czy może być coś ważniejszego. Z tymi myślami dalej idziemy.